11 listopada obchodzimy Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W 1918 roku, po 123 latach zaborów, dzięki wytrwałej pracy organicznej naszych rodaków, dzięki niezłomnej postawie takich ludzi jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski czy Jędrzej Moraczewski, odzyskaliśmy własne państwo. Podstawową troską budowniczych II Rzeczpospolitej było nie tylko zdobycie niepodległości, ale wywalczenie także niezależności ekonomicznej. Jak powiedział Ignacy Mościcki, sama obrona granic naszych nie wystarczy do wywalczenia i utrzymania zupełnej niezależności naszego kraju. Równie ważnym czynnikiem jest tutaj obrona niezależności ekonomicznej. Także potrzeba uniezależnienia polskiej energetyki od obcych rynków była jednym z głównych celów gospodarczych rodzącej się Polski. Ten cel jest aktualny również obecnie. Tak samo jak 100 lat temu niezależność energetyczna to element wolności, a wolność Polski jest najwyższym dobrem. Dzisiaj także stoimy przed wyzwaniami związanymi z budową nowoczesnej, konkurencyjnej energetyki zapewniającej bezpieczeństwo Polski. Dlatego własne moce wytwórcze produkujące energię po konkurencyjnych cenach są gwarantem stabilności dostaw i niezależności gospodarki. Aby to zapewnić, Grupa PGE przygotowała ambitny plan zmian w energetyce. Jako największa spółka energetyczna w Polsce musimy sprostać wyzwaniu zbudowania nowoczesnego miksu energetycznego. Polska Grupa Energetyczna zbuduje swój miks w oparciu o dwa solidne filary. Pierwszym z nich będą wielkoskalowe elektrownie jądrowe, które w konsekwencji zastąpią węgiel, a drugim będą odnawialne źródła energii, a przede wszystkim offshore na Morzu Bałtyckim. Jako lider transformacji energetycznej w Polsce jesteśmy gotowi, by podjąć się realizacji obu tych inwestycji. To gwarantuje, że bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie w polskich rękach. Grupa PGE buduje energetyczną niepodległość Polski. Pamiętając o przeszłości, budujemy bezpieczną przyszłość. Każdego dnia musimy pracować na rzecz utrzymania suwerenności Polski w każdym wymiarze. Jednym z nich jest sektor energetyczny.